lutym 1938 roku do Polski przyjechał z wizytą admirał regent Węgier Miklós Horthy. Była to jego pierwsza wizyta w Polsce. Polacy zapraszali już wcześniej Horthy'ego jeszcze za życia Józefa Piłsudskiego, ale spotkanie nie doszło wówczas do skutku. Wizyta rozpoczęła się 6 lutego 1938 roku i trwała 5 dni. Regentowi towarzyszył hrabia Kálmán Kania, minister spraw zagranicznych, i syn István Horthy. Delegacja przyjechała dworskim pociągiem Turan. Dostojnemu gościowi gościnni Polacy na każdym kroku starali się uprzyjemnić pobyt. Wzdłuż linii kolejowej prowadzącej z Zebrzydowic do Krakowa węgierski pociąg pozdrawiały dzieci spędzone z okolicznych szkół. Pod Wawelem czekał prezydent Polski Ignacy Mościcki, minister spraw zagranicznych Józef Beck, marszałek Edward Rydz-Śmigły i inni dygnitarze. Zainteresowanie przyjazdem Węgrów było tak duże, że w Krakowie trzeba było wprowadzić bilety wstępu na udział w przejeździe ulicami delegacji węgierskiej. Wieczorem wydano na Wawelu bankiet na 800 osób. Następnego dnia regent w towarzystwie polskiego prezydenta i ministra spraw zagranicznych odjechał swym luksusowym pociągiem do Białowieży na wielkie polowanie, na którym zestrzelił aż 6 dzików. Wreszcie przyszedł czas na Warszawę. 9 lutego 1938 roku Warszawa witała z niezwykłym entuzjazmem regenta Węgier Miklósa Horthy'ego. Przywódca węgierski właśnie powrócił z reprezentacyjnego polowania w Białowieży. Na dworcu wileńskim powitały go łuki triumfalne, orkiestra, kompanie i plutony honorowe Wojska Polskiego. Tak wizytę relacjonował kurier warszawski. Na powitanie dostojnego gościa stolica przybrała odświętny wygląd. Na wszystkich gmachach publicznych i domach prywatnych powiewają flagi o barwach węgierskich i polskich. Dworzec wileński, na który przybył pociąg, regenta Horthy'ego i pana prezydenta Rzeczpospolitej specjalnie przygotowano na przybycie dostojnego gościa. Perony zostały rozszerzone. Przed wyjściem z dworca ustawiono wspaniałą bramę triumfalną, przybraną herbem Węgier, flagami i girlandami oraz urządzono specjalne podium dla orkiestry. Dworzec przybrano pękami flag o barwach węgierskich i polskich oraz wysokimi masztami zakończonymi stylizowanymi orłami. Pośrodku gmachu dyrekcji kolejowej, udekorowanego flagami na wysokości pierwszego piętra, umieszczono herb Węgier oraz transparent z napisem powitalnym w języku węgierskim. Punktualnie o godzinie 13:55 przybył na dworzec wileński pociąg pana prezydenta Rzeczpospolitej. Orkiestra wojskowa odegrała wówczas hymn narodowy, zaś uszykowana na peronie kompania jednego z pułków piechoty prezentowała broń. Chwilę później zajechał pociąg regenta Horthy'ego. Orkiestra odegrała hymn węgierski. Po wyjściu z wagonu regent przywitał się z panem prezydentem, który następnie przedstawił mu najwyższych dostojników państwowych przy niemilknących okrzykach „Niech żyje!” i „Eljem!”. Regent Horthy i pan prezydent Rzeczpospolitej zajęli miejsce w samochodzie. Umieszczona na podium przed dworcem orkiestra kolejowego przysposobienia wojskowego odegrała marsza Rakoczego. Tłumy publiczności, zgromadzone wzdłuż trasy, wyrażały swój entuzjazm niemilknącymi okrzykami na cześć dostojnego gościa. Regent podczas swojego pobytu w Warszawie złożył wieniec przed grobem nieznanego żołnierza, aby po serii rozmów z polskimi dygnitarzami wziąć udział w bankiecie na Zamku Królewskim. Następnego dnia Horthy odjechał do Budapesztu. Sama wizyta nie zmieniała wiele we wzajemnych stosunkach. Węgrzy szukali partnera, który poprze rewizję granic węgierskich, a Polacy uzyskali jedynie zacieśnienie przyjaźni polsko-węgierskiej.